Mam twoje zaległe faktury. Cichy wykupił je na mieście za połowę cenę. Podobno jesteś niewypłacalny. Kiedy wykupisz, nie? Weź, nie rzucaj, sam wyjdę. A co to za maszyna? No do hot dogów. Pani Krystyna jakiś miesiąc temu zamówiła na poszerzenie tego asortymentu. Co to jest? Stacja benzynowa czy klub muzyczny? Co wy żeście obydwie poszalały? Nikola, zaczekaj, porozmawiajmy, no. Ale ja chciałam wrócić do starego, dobrego Explosion, nie do budki z hot dogami. Ale tu nie będzie żadnej budki z hot dogami, nie będzie restauracji. Porządnie. Ludzie przychodzą normalnie ubrani, poślizną się na jakiejś musztardzie i co będzie? Katastrofa, rozumiesz? Srebrny świt i zamknięte drzwi. Miałaś w środku być, tak mówiłaś mi. Jak uwierzyć w słowa niewypowiedziane szczerze? Obiecałaś wczoraj i wiedziałaś, że uwierzę. Klaudia dziś po raz pierwszy organizuje sama koncert w klubie. Jest z siebie dumna. Udało jej się zaprosić gwiazdy Disco Polo, zespół Freaky Boys. Trwają ostatnie przygotowania. Klaudia chce wypaść jak najlepiej w roli menadżerki i sprawdza, czy wszystko dopięte jest na ostatni guzik. Daro, a ty co tak stoisz? Czerwony dywan miał tutaj być, prosiłam was. No ale to... ja myślałem, że do żartu. Dla żartów. I właśnie jak ma funkcjonować ten klub, skoro zasoby ludzkie się mnie nie słuchają? Zasoby? Zasoby? Proszę jednego za mną. A po co? Przyniesiesz tutaj miseczkę, nalejesz gipsu i postawisz przed klubem. A dlaczego? Po co byś tutaj remont robiła? Chcę, żeby to było światowo. Chcę zrobić prawdziwą aleję gwiazd, żeby gwiazdy Disco Polo odciskały swoją twarz. Przecież to jest najgłupszy pomysł, jaki słyszałem. Wiecie co, wy się nie znacie. Idę do pani Krystyny, ona mnie zrozumie i na pewno jakiś ten pomysł się uda zrealizować w przyszłości. Dobra, idę. Po prostu należę do tych osób, które jak coś robią, to robią to świetnie. Chłopaki myślą, że w klubie będzie tak jak dawniej. Otóż nie. Będzie lepiej, bo ja jestem najlepsza. Dlatego chcę aleję gwiazd i czerwony dywan. Tak, jak się to robi na świecie. I jeszcze jedno. Idę łączyć monitoring i mam was na oku, pamiętajcie o tym. I pomierzcie mi tutaj ten chodniczek, żebym mogła rozłożyć czerwony dywan. Wielki brat się znalazł. Chodź, ogarniemy. Ja będę kochał cię całą noc i cały dzień. Będę kochał, kiedy patrzę w oczy twe. I w której? Właśnie tak, właśnie tak. Tak, tak, taki. Przez cały dzień. 25-letnia Wiktoria na co dzień pracuje w Straży Miejskiej. Jest singielką, a jej jedyną miłością jest muzyka zespołu Freaky Boys. Wszystkie utwory zna na pamięć i śledzi karierę zespołu. Wiktoria na ten wieczór czekała długo. Dziś spełni swoje marzenie. Ma szansę poznać wokalistę, Krystiana. Hej, jestem Wiktoria. O, cześć. Cześć. Wiesz, jesteś moim idolem. Mam ci tyle do powiedzenia. Tak właściwie to zapomniałam, co mam ci to powiedzieć, ale mam twoje słowa na sobie, wiesz? Zobacz. Będę kochał, kiedy jesteś blisko mnie. Chłopaki. Faktycznie. No, jesteś taki super. Taki naprawdę taki super. Mam ci się gdzieś podpisać? Znaczy się... nie, wystarczy zdjęcie. Dzięki. Nie ma problemu. O, dzięki. Tak, tak, tak jest! Wow. Od zamknięcia dyskoteki minęły 2 godziny. Kumpel z zespołu poszedł już do hotelu. Ekipa skończyła porządki po imprezie i wszyscy chcieliby już wrócić do domów, ale czekają na Krystiana, który nie opuścił jeszcze garderoby. Do hotelu też nie wrócił, dzwoniłam. Jego kumpel widział go w garderobie ostatnio. A byłaś tam? No nie, no co ty chory jesteś, gwiazdę miałam nagabywać. Pukałam, ale nie otworzył. No Jaś, no wchodzisz i mówisz. Koniec imprezy, no. No co ty, tak nie wypada. No ale może po prostu trzeba tam wejść, powiedzieć mu, że zamykamy, kończymy, chcemy iść do domu, spać nam się chce i po prostu out. No co ty, nie wiem, ja się boję tam wejść. A jak sobie coś zrobił? No gdzie zrobił? Może śpi albo sobie kogoś sprowadził. W sumie jego kumpel mówił, że potrafi czasami taki numer wyciąć, więc jest to możliwe. Słuchajcie, zrobimy tak. Ja mam zapasowy klucz. Wejdziemy i go po prostu stamtąd wywalimy. Nie, o, no to... dobry pomysł. Klaudia jest zwykłą panikarą. Ona nie wie, że gwiazdy po koncertach po prostu zamykają się w intymnych pomieszczeniach, imprezują, coś sobie drinkną. No tak bywa, no po prostu. No, jak się robi karierę, to się imprezuje i znika znienacka. Nie ma nikogo. Ale to dobrze czy niedobrze? Nie wiadomo. Rzeczy zostawił. Niczego nie ruszajmy. Nie wiadomo, co tutaj się działo. Dam ci numer do jego kumpla. Zadzwoń. Bo ode mnie pewnie nie odbierze. Będzie się bał, że nie jestem zadowolona z koncertu. Tylko nie wykorzystuj do celów prywatnych. Ja zadzwonię do jego kumpla. Halo? Cześć Mariusz, z tej strony Klaudia, menadżerka klubu. Słuchaj, mam takie pytanie, czy Krystian może już wrócił? No bo u nas też go nie ma, w hotelu także... Dobrze, dziękuję ci bardzo, cześć. Jego kumpel powiedział, że pewnie zabawia się z jakąś lalunią. Telefonu nie odbiera. To ja mam pomysł. Chodźmy, sprawdzimy monitoring i zobaczymy, w jakiej godzinie wychodził z garderoby. No, ale niestety ja monitoring wyłączyłam na prośbę gwiazd. Chciałam być profesjonalna. No to... super. Po wszystkim. Ja proponuję wyjść stąd, zamknąć klub i będziemy czekać na sygnał. O! Za mną! Pierwszy poważny koncert, odkąd jestem menadżerką i taka sytuacja. To fatalne. A co się z nim stało? A jak uciekł? Albo jak go porwali? Albo po prostu zniknął? I co w tej sytuacji z moją aleją gwiazd? Jestem załamana. Następnego dnia Krystyna wybiera się do klubu, żeby sprawdzić, jak udał się wczorajszy wieczór. Jeszcze nie wie o aferze z zaginięciem Krystiana, gwiazdy zespołu Freaky Boys. Zostaw mnie, ratunku! Chodź! Zostaw, bandzior! Ratunku! Ciężko na kobietę napadasz i oszust! Wszystko w porządku? O Jezu, nic ci nie zrobił? Co się stało? Co za szczeniak? Dobrze, Jezu, że przyjeżdżałem. No. Co ty tu robisz? Dziękuję. Nie spodziewałam się tego po tobie. No jak większość ludzi generalnie. Nie ratował w takiej sytuacji. Chodź, odwezę cię do domu. Nie, wiesz co, lepiej nie, lepiej żyć. Przestań, nie chcę zostać twoim przyjacielem do końca życia, tylko oferuję ci pomoc. Po tym, co się tutaj wydarzyło, chyba nie powinnaś sama wracać. Może lepiej tak. Chodź, zapraszam. Patrz, torebkę chciał mi wydarzyć. A to jaki bandzior. Ale dostał w łeb. Dobrze mu tak. Wymyśliłem cały ten napad, żeby zapunktować u Krystyny. Koleś dostał parę stówek, ale jeszcze mu chyba coś dorzucę, bo generalnie wczuł się w rolę. Klaudia zorganizowała zebranie kryzysowe. Krystian jeszcze się nie znalazł, dlatego muszą opracować plan działania. Dziewczyna czuje się odpowiedzialna za odnalezienie Krystiana. Nie chce, żeby jego zaginięcie wpłynęło na opinię o klubie i o niej samej jako menadżerce. Do baru dociera Krystyna. Wyobraźcie sobie, że ktoś na mnie napadł. To jakaś czarna seria. Och, ale spokojnie, nic mi się nie stało, nie martwcie się. Okej. A co wy tutaj tak siedzicie? Zwołałam zebranie kryzysowe. Zaginął wokalista Freaky Boys, Krystian. Że jak to zaginął? Przecież ludzie tak nie giną od tak sobie. No normalnie zaginął. Był w garderobie, później się okazało, że go nie było. Później miał być w hotelu też go nie było. Jakieś siema. Wieści? Cześć, jakieś wieści? Cześć, cześć, siema, cześć, siemałka, hej, siemałka, hej. Buźka, cześć. Nie odbiera telefonu. To może ja na policję zadzwonię, co? Jeszcze po policję? Słuchajcie, żadnej policji. Poczekajcie. Ja jestem menadżerką, ja jestem za wszystko odpowiedzialna, ja wszystko spieprzyłam, więc ja też wszystko naprawię. Ustalmy pewne fakty. Wczoraj był koncert, zginęła nasza gwiazda, więc musiał to być ktoś z klubu, albo nie, spoza klubu. Wiem, to na pewno był Cichy. O, akurat Cichy to wbrew pozorom ma swój honor. Cichy, największa menda na świecie, tak? Tak się składa, że to właśnie on mnie dzisiaj uratował. To nie może być zwykły przypadek, że to akurat Cichy uratował Krystynę. Tutaj coś chyba było albo ustawione, albo to było wszystko ukartowane, a my po prostu widzimy efekt końcowy, który nie jest zgodny z prawdą. Hej, słuchajcie, dostałem SMS-a. Bart, zobacz. Hej, mój najlepszy kumplu, u mnie okej. Potrzebuję trochę czasu samotności. Nie panikujcie, wrócę jak będę gotowy. Jakaś masakra jest. Gotowy? Słuchaj, oddzwoń do niego. Kto gotowy? Nie wiem, no spróbuję zadzwonić. Spróbuję zadzwonić. Że na co gotowy? Nie odbiera telefonu. Nie wiem, o co kaman. On był dla mnie jak brat. Brat? Wiem. Mam rozwiązanie. Bracia detektywi nam pomogą. Dzwoń. Tymczasem Krystian dopiero budzi się po wczorajszej nocy. Nie ma pojęcia, gdzie się znajduje. Nie pamięta, co zdarzyło się po koncercie. Nie wie też, że ktoś wysłał w jego imieniu wiadomość do kolegów z zespołu. Co się dzieje? Ale co? Pogra mnie! Ale gdzie? Szybko! Tu? Nie tu! Tu? Tu! O! Okej. Dobrze ci tak? Gdzie ja jestem? Co tu się dzieje w ogóle? Skąd ja się tu wziąłem? Okej, spokojnie. Ja ci wszystko wytłumaczę, tylko nie krzycz. Co wytłumaczę? Musisz dbać o swoje gardło, prawda? Nie krzycz. Gdzie ja jestem? Mów mi tu szybko! Ja ci wszystko opowiem na spokojnie, ale może najpierw zrobić coś. Co spokojnie? Nic nie na spokojnie! Posłuchaj, nie krzycz tak, bo jeszcze ktoś cię usłyszy. Weź mnie rozkuj! Już spokojnie, ja zaraz tutaj wrócę ze śniadankiem. Uspokój się, będzie wszystko dobrze. Do dyskoteki przybywają bracia detektywi. Mimo ich kontrowersyjnych metod śledczych udało im się rozwikłać kilka spraw w mieście. Klaudia ma nadzieję, że dzięki nim Krystian się znajdzie. A co wy tak nic nie mówicie? Pracuję, pani kierowniczko. Nie jedz tego, to do wody. A ty patrz od razu. Czy tu nic nie wyskoczy? Może coś będzie. No, na razie nic nie widzę. O, siedź. Tu nie ma śladów szminki. Więc to musiał być facet. Tak, ten drink na pewno należał do człowieka. No i co z tym będzie? Oddamy to na laboratorium. Czekajcie, coś mam. No tak, może mu tu coś dosypali. O, pięknie. Zobacz, to mamy. Bucik praktycznie nowy, numer 42. Ktoś od was z obsługi ma? Nie, takich dużych nie, tylko takie o. Dobra, to też zawieramy. Tylko włożymy w torebeczkę. Trzymaj, ty to trzymaj, a my co? Tyle po nas, rozwijamy się. Będziemy się kontaktować. Zabieramy to do laboratorium. I co, to wszystko? No. Aha. Na razie tak. Później zobaczymy, co z tego wyjdzie, pani kierowniczka. No to dzięki. No. Ja chyba zacznę spisywać te genialne pomysły Klaudii. Tych trzech braci, detektywów, no pożal się, Panie Boże. to i tak do niczego nie doprowadzi. Bracia detektywi zastanawiają się nad tropami i strategią śledztwa. Nie mają laboratorium, więc stosują własne, nowatorskie metody śledcze. Chłopaki, losujemy. Teraz no, kto będzie tego drinka? Dokładnie, ktoś musi. Ja przygotuję zapałeczki. Ciągnij. Ja ciągnę. No i dla ciebie. O chyba, wiedziałem. Padło na ciebie. Zawsze przegrywam. To już ma pecha, to i palec w dupie złamie. Nie? Zgadza się. I co teraz? No co, walisz do końca śmiało, no co? O, ślicznie nowy. Pięknie żeś go, no bardzo ładnie. Tak. A co z tym? No nic, no, mi się wydaje, że trzeba pojeździć po sklepach, bo to nowy but jest, wygląda na nowy but. Trzeba zobaczyć, czy wiesz, czy może ktoś... Sprzedać? Nie, czy ktoś nie kupował, wiesz, może wiesz, akurat to jest nietypowy but, może ktoś zapamiętał. No nie wiem, co. Jedziemy. Dobra, to jedziemy. O, ty, on już zasypia chyba. No, niech śpi. Godzinę później Krystian zostaje uraczony śniadaniem. Sytuacja jest dla niego wciąż niejasna. Teraz mi pewien sekret. Jaki sekret? Co cię nakłoniło do napisania takiego tekstu? Jakiego? No, tej piosenki o miłości. A, to dla psa było napisane. Dla kogo? Dla psa. Pies, takie zwierzę. To suka była w ogóle. Bardzo ciekawe. Liczyłam raczej na inną historię. No ale cóż, może coś zjesz? Poproszę. Daj z tym. Proszę bardzo. No, dobra bardzo. Bardzo dobra. Dziękuję. Nie chciałabyś mnie może rozkuć już? No cóż, mogłabym. Mogłabyś. O. Może jednak pójdę poszukać tych kluczyków. Już wiem. Teraz to do mnie dotarło. Nagle natchnęło mnie. Mam natchnienie, mogę napisać utwór, mogę go napisać dla ciebie. Serio? Przynieś mi coś do pisania. Okej, moment, już lecę. Zaraz wracam. Leć. Niestety okazało się, że znaleziony w garderobie drink zawierał pigułkę gwałtu. Po wypiciu go mały brat od pół godziny smacznie śpi. Po zwiedzeniu wszystkich okolicznych sklepów obuwniczych, bracia w końcu trafiają na wskazówkę, kto stoi za zniknięciem gwiazdy Disco Polo. Jest dobrze, mam trocz. Zobacz, co z naszym braciszkiem się dzieje. No śpiwy, bo wypił drinka z tabletką gwałtu, ale już wiem, kto mu go przygotował. Ktoś rozpoznał buta? Tak, ekspedientka ze sklepu powiedziała, że jej znajoma, strażniczka miejska, kupowała ostatnio taki model i takiego buta, szykowała się na koncert. Masz adres? Mam. To jedziemy. Lecimy. Choć Krystian wciąż nie jest pewien, jak sytuacja się rozwinie, na chwilę zapomniał o okolicznościach, a zafascynowanie Wiktorii jego twórczością zaczyna mu schlebiać. Wiktoria jest zachwycona, czuje, że stali się sobie bliscy. Postanawia wyznać prawdę Krystianowi i opowiedzieć, jak się tu znalazł. Możecie jeszcze podrapać. Nie cię oczy, nie przerywaj teraz. Ja ci muszę coś powiedzieć. Co? Bo pytałeś się, jak tu się znalazłeś. No właśnie, właśnie. Tak wyszło, że cię tu porwałam. Jak? Zasypałam ci pigułkę gwałtu i cię tu przytaszczyłam sama. Skubana, to ty byłaś, ja cię pamiętam już, pamiętam cię, ty jesteś Wiktoria. Tak. Miałaś ten tatuaż wczoraj, tak piszczałaś pod sceną najgłośniej. Tak, to właśnie ja. Nieźle sobie to wymyśliłaś. Dzięki, wiem. Ja chyba, że w tobie zakochałem. Moment. Bo ty chyba coś źle zrozumiałeś. Nie bój się. Nie. Wiesz co? Lubię twoje piosenki, ale to wszystko. Krystian, sorry. No dobra, a możesz mi włożyć? Co mam ci włożyć? No, knebel. No wiesz, ta niewola, inspiracja, pomysł, piosenkę muszę skończyć, no, tak? Okej. Myślałam, że to ja jestem dziwna. Trzymaj. Mamy ją! Patrzę, Jaku, zobacz, co to jest, ale ja... O, czekaj. Gdzie w ogóle jesteście, Boże? Co się dzieje? No, wszystko jasne. No, już się nie wywiniesz, lalonio. Co to za ludzie? Chce ktoś? Kilka godzin później, po wyjaśnieniu zawiłej sytuacji, Krystian wraz z braćmi detektywami i ekipą spotykają się w klubie. Wszystkim dopisują humory, z wyjątkiem małego brata, który chwilowo ma wstręt. Chcesz się częstować? No brawo, brawo, no co tak słabo? Brawo, brawo. Tutaj proszę bardzo, zdróweczko pijemy, bawimy się. Alberciku, kochany, proszę, dla ciebie oczywiście. Słuchajcie, kochani, zanim się stukniemy, chciałam was przeprosić za tę sytuację, która miała miejsce w naszym klubie. Ja by więcej nie było takich. Sekunda, ja się wtrącę, pozwolisz. Nie ma za co przepraszać, naprawdę, ta historia totalnie odmieniła moje życie. Miałem taką pustkę twórczą, nie wiedziałem, co się ze mną dzieje, ale dzięki temu zdarzeniu, co się wydarzyło, zacząłem pisać z powrotem. Za Wiktorię! Napijmy się! Za Wiktorię! Do białego rana! Wiktoria! No i jednak okazało się, że ten głupi pomysł Klaudii przyniósł jakiś rezultat. No i ci bracia, no gdyby nie oni, no to byśmy nie rozwikłali tej sytuacji. Psychopatka porwała gwiazdę. To się może zdarzyć nawet w Hollywood. Do białego rana, ajajaj, chcę pić z tobą szatana, ajajaj, patrzeć w moje oczy, ajajaj, już nic nas nie zaskoczy, ajajaj. Jeszcze raz! Do białego rana, ajajaj, chcę pić z tobą szampana, ajajaj, patrzeć w moje oczy, ajajaj, już nic nas nie zaskoczy, ajajaj. Wysoko! Zniosłem tyle kłamstw, zniosę jeszcze jedno, zatrzymując czas, mogę patrzeć w niebo, prawdę czy też fałsz, wybieram dla siebie to, co lepsze jest. Kiedy widzę ciebie, zniosłem tyle kłamstw.